Witajcie! Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki Bajki Pomagajki z książki Bajkoterapia. Tytuł bajki brzmi Fik i Mik. Zdarzyło się to wcale nie tak dawno, bo zaledwie przed kilkoma dniami i wcale niedaleko, bo na polanie za tamtymi blokami na horyzoncie. Właśnie tam, a dokładnie w miejscu, w którym pochyla się stare drzewo i dziuple maruda wiewiórka, w niewielkim domu, norce pod korzeniami, mieszkały dwie małe myszki. Fik i Mik. Tata mysz i mama myszka bardzo kochali synków, ale ostatnio nie mieli dla nich zbyt wiele czasu. Właśnie trwały zbiory ziaren. Wszystkie myszy na łąkach i polach uwijały się jak mogły i znosiły do norek jak najwięcej zapasów. Wiedziały, że zimą, kiedy śnieg zasypie ziemię, nie znajdą nic do jedzenia. Przygotowały więc w domu norce specjalną spiżarnię i całymi dniami, aż do zmierzchu, zajmowały się gromadzeniem pożywienia dla całej rodziny. Wieczorami mama i tata przytulali swoje dzieci i pytali, jak minął im dzień. Świetnie, zwykle odpowiadał Fik. Urodził się o godzinę wcześniej niż Mik i dlatego uważał się za o wiele starszego, o wiele większego i o wiele, wiele mądrzejszego od tego malucha, Mika. Byliśmy w odwiedzinach u pani wiewiórki i na spacerze blisko strumyka, ale nie podchodziliśmy zbyt blisko wody. Nie martw się, mamo. Nie dodał oczywiście, że tamtego dnia zrzucił Mika z gałęzi nad strumieniem, ani że zabrał mu obiad. To przecież były tylko żarty. A że ten maluch się popłakał, cóż, musi się wreszcie zahartować i zacząć zachowywać się, jak na dzielną mysz przystało. Fik nie chciał mieć brata Beksy. Mik leżał w łóżeczku osowiały, ale postanowił nie skarżyć się. Tylko on wiedział, jak burczało mu w brzuchu, kiedy kładł się głodny spać i jak bolała go łapka, bo spadając z gałęzi uderzył się o kamień. Kiedy rodzice już zasnęli, płakał jeszcze długo w mały, żółty liść, który zastępował mu poduszkę. Ale nie myślcie sobie, że Fik miał niedobre serce albo że nie lubił Mika. Nie! Tak naprawdę bardzo kochał brata. Lubił bawić się z nim w berka, jak na malucha. Mik całkiem szybko biegał. Czy puszczać łódki z kory nad strumieniem. A raz, kiedy mały omal nie wpadł do wody, Fik natychmiast pospieszył mu z pomocą. Tylko że nie mógł się powstrzymać przed robieniem mu psikusów. Denerwowało go, że Mik mówi takim cienkim głosem, że to jego najbardziej lubią wszystkie mrówki w okolicy i że niestety to właśnie on najczęściej wygrywa w berka zamiast Fika. Najsilniejszego, największego i najmądrzejszego. Oczywiście poza mamą i tatą. No i jakoś tak się wtedy działo, że w końcu podstawiał Mikowi nogę, zarzucał na niego ogon jak lasso albo przedrzeźniał jego cienki głosik. Tego ranka wydawało się, że zaczyna się dzień jak każdy inny. Rodzice wraz ze wschodem słońca wyszli na wielkie zbieractwo, a małe myszki zasiadły do śniadania. Nie mlaszcz tak, syknął Fik. Robi mi się niedobrze, kiedy tak brzydko jesz.
Przestań mi wreszcie dokuczać! Zezłościł się Mik. Masz szczęście, że nic wczoraj nie powiedziałem rodzicom. Dostałbyś szlaban na orzechy na cały tydzień, gdyby mama się dowiedziała, jak rzuciłeś mnie z gałęzi. Zobacz, mam spuchniętą łapkę. Mazga, jesteś i tyle. Fig przygryzał spokojnie ziarenko pszenicy. A jakbyś naskarżył mamie, to w dodatku byłbyś donosicielem. Sam jesteś mazgaj, zdenerwował się nie na żarty Mik. Widziałem, jak płakałeś, kiedy urządliła cię osa. To nie to samo, oburzył się starszy brat. Nawet ludzie płaczą, kiedy urządli ich osa, a są przecież o wiele więksi ode mnie. Ale ty beczysz o byle co. Jesteś beksa i do tego masz odstające uszy. Dodał złośliwie, bo doskonale wiedział, jak bardzo Fig martwił się swoimi uszami, które od urodzenia jakoś tak dziwnie sterczały. Mik zerwał się od stołu. Wąsy drgały mu niebezpiecznie. Przez chwilę Fig wystraszył się, że tym razem przesadził i że brat wreszcie mu przyłoży. Wcale nie był pewien wyniku starcia, bo maluch miał całkiem silne łapki. Ale Mik tylko kopnął krzesełko i wybiegł na dwór. Fig odetchnął z ulgą. Nie oberwał, choć przyznawał się w duchu, chyba by mu się należało. Obiecał sobie, że kiedy tylko mały wróci, zrobi mu jakąś miłą niespodziankę. Może nawet go przeprosi. Ale Mik nie wracał. Minęło południe, potem popołudnie, a brata ani widu, ani słychu. Fig zaczął się niepokoić. Przeszukał wszystkie kryjówki Mika, rozejrzał się na drzecznych szuflarach, pytał panią Wiewiórkę i poprosił mrówki o pomoc w poszukiwaniach. Ale nawet one nie wiedziały, gdzie podziała się mała myszka. Fika gryzło sumienie. To przeze mnie Mik uciekł na zawsze z domu. Wyrzucał sobie. I co ja teraz powiem rodzicom? Tyle razy mówiłem im, że opiekuję się bratem, że się o niego troszczę. A teraz przeze mnie mógł sobie coś zrobić. Jestem do niczego. Znacie to paskudne uczucie? Każdemu się zdarza, że czasami postąpi źle. Może nawet zrobi komuś krzywdę. A wtedy, szczególnie jeśli to było zupełnie niechcący, serce aż kurczy się z żalu i w końcu wygląda jak mały, zasuszony rodzynek. Tak właśnie czuła się mała myszka. Gdyby Mik widział teraz swojego brata, szczerze by się zdziwił. Ten niby silny, niby wielki, niby twardy gość szlochał w niebogłosy, biegając po całej łące i przeszukując każdą kępę traw. Wpadł w błoto, poplamił futerko, zranił się w ogon i złamał nawet jeden wąs. Tak, ten wspaniały, ten pielęgnowany starannie wąs. Ale nie zwracał na to uwagi. Nie myślał o sobie, tylko o zagubionym maluchu. Mik natomiast oczywiście nie wiedział, co się dzieje na jego łące. Wybiegł z norki, wściekły i zraniony do żywego. W głowie dźwięczały mu tylko obelgi. Beksa, mazgaj, donosiciel, brzydko jesz, masz odstające uszy. Chciał od nich uciec, więc biegł coraz szybciej i szybciej. W uszach świstał mu wiatr, oczy piekły. Mała myszka podkuliła ogon, położyła uszka po sobie i pędziła jak strzała, póki nie straciła tchu. Potknęła się o jakiś korzeń i upadła, uderzając nosem w kępkę muchu. Kiedy jej serce wreszcie się trochę uspokoiło, wąsy wyczuły dziwne drgania, a do czarnego nosa dotarł nieznany zapach. Mik otworzył oczy
i z przerażeniem zorientował się, że nie ma pojęcia, gdzie jest. To nie była jego tak dobrze mu znana łąka. To nie był nawet las, do którego czasami wypuszczali się z rodzicami na wycieczki. Górował nad nim ogromny, przezroczysty dom, w którym rosły setki przepięknych, ale nieznanych mu zupełnie kwiatów. Mik poczuł, że robi mu się niedobrze ze strachu. Szklany dom przypominał mu lodowiec, o którym kiedyś czytała mama. Czyżby dotarł na biegu? I co się z nim teraz stanie? Bo przecież była to bardzo zła królowa, o której kiedyś czytała mu mama. Podbiegł do jednej przezroczystej ściany, do drugiej, a potem sprawdził wszystkie kąty. Chciał uciec, ale nie widział wyjścia z tego lodowego pałacu. Próbował nawet ugryźć szklaną taflę, ale na próżno. Za szybą zobaczył łąkę, ale zupełnie obcą. Nie było na niej znajomych wzniesień, ani kolegów, ani fika. Tak, teraz z tęsknotą pomyślał nawet o bracie. On na pewno miałby mnóstwo pomysłów, jak się stąd wydostać. I co mam teraz zrobić? Szepnął do siebie Mik. Najlepiej napij się wody i ochłoń chwilę. Usłyszał za sobą cichy głosik. Aż podskoczył z wrażenia. A więc nie jestem tu sam? Królowa już go znalazła? A może ktoś razem z nim wpadł do tej dziwnej pułapki? Ale choć rozglądał się bacznie, nie widział wokół nikogo. Wreszcie na jednym z czerwonych kwiatów poruszył się jakiś cień. Tu jestem. Mała biedronka z kilkoma kropkami na skrzydłach uśmiechnęła się przyjaźnie. Mam na imię Kika. Bardzo się cieszę, że tu przybiegłeś. Pomożesz mi się stąd wydostać? Ja? Mik nie wierzył własnym uszom. Nie mam pojęcia, jak stąd wyjść. Jestem tylko małą myszką. W dodatku myszką z odstającymi uszami. Dodał w duchu, ale nie powiedział tego głośno. Małą? Co ty pleciesz? Biedronka sfrunęła z kwiatka i usiadła Mikowi na ogonie. Jesteś ogromny, a w dodatku masz fantastyczny długi ogon i łapki. I w ogóle pewnie jesteś strasznie silny. Ja? No ty! Czemu wciąż o to pytasz? Przecież jesteśmy tu zupełnie sami. Ja już 1000 razy usiłowałam otworzyć klamkę i uciec z tej szklarni, ale nie daję rady. Nie mam niestety ogona, ale tobie na pewno się to uda, bo masz łapki i... Jasne, i ogon, dokończył za nią Mik. Co prawda nie wiedział, co to jest szklarnia ani klamka, ale gadatliwa biedronka, która siedziała tu już chyba z tydzień, zdążyła poznać zwyczaje ludzi, a teraz szczegółowo opowiadała mu, jak wygląda jej plan ucieczki. No i nie ma tu żadnej królowej, tylko ogrodnik, który podlewa kwiatki, a potem wychodzi i zamyka szklarnię. Więc kiedy już sobie pójdzie, ty wdrapniesz się na drzwi. Pójdziesz na sam koniec klamki, owiniesz ją ogonem i drzwi się otworzą. Zakończyła opowieść i po raz kolejny uśmiechnęła się do Mika. Myślisz, że to takie proste? A jak mi się nie uda? Z czego ty się tak cieszysz? Możemy tu zostać na zawsze. Mikowi znowu napłynęły łzy do oczu. Oj, daj spokój. Dlaczego ma się nie udać? Biedronka podfrunęła bliżej nosa małego uciekiniera.
Po co siedzieć tu bez sensu i płakać? Oczywiście, jeśli to ci pomoże, popłacz sobie trochę. Nie widzę w tym nic złego. Każdy może się bać. Albo złościć i płakać. Kiedy tu wpadłam, przepłakałam 2 dni. Tak tęskniłam za mamą. Ale potem pomyślałam, że przecież jestem mądra i dzielna i dam sobie radę. Trzeba wierzyć w swoje siły i szukać wyjścia, nawet z najtrudniejszej sytuacji. Tak mówi moja mama. Ona na pewno wie, co mówi, więc umyj wąsy i do dzieła. Tylko, że ja wcale nie jestem silny. Ty bardzo w siebie wierzysz, jednak nie otworzyłaś klamki. Twoja wiara jakoś wcale ci nie pomogła. Myszka jęknęła, rozżalona i zła. Ale przynajmniej próbowałam, szepnęła Kika i chyba obraziła się na myszkę, bo odfrunęła na sąsiedni kwiatek. Mikowi zrobiło się trochę głupio. Tak mała biedronka, a tak dzielna. Potem pomyślał o swojej mamie. Ona też wciąż mu powtarzała, żeby się nie poddawać, żeby walczyć o siebie. Tylko, że w domu i tak zawsze wygrywał Fik, a teraz go tu nie ma. Pomyślała nagle wojowniczo zagubiona myszka. Teraz to ja jestem największą, najsilniejszą i najmądrzejszą myszką w okolicy. Muszę się stąd wydostać i pomóc Kice wrócić do mamy. No dobra. Mik podszedł do kwiatka, na którym schowała się biedronka. Pokaż mi, gdzie są te drzwi. Hurra! Ucieszyła się Kika. Uciekamy! Myślicie, że łatwo było uciec ze szklarni? O nie. Mik 4 razy spadł z klamki, zanim udało mu się ją poruszyć. Ale choć bolały go wszystkie kości, nie poddawał się. Wstawał z ziemi, mozolnie piął się w górę drzwi i znowu zawieszał ogonem na klamce, z całej siły pchając łapkami. Kika dodawała mu odwagi i pokrzykiwała radośnie z góry, podpowiadając, w którą stronę powinien ciągnąć. Wreszcie, kiedy za 5 razem myszka ostatkiem sił pociągnęła za kawałek metalu, klamka opadła i drzwi z trzaskiem się otworzyły. Mik poturlał się na łąkę, a zaraz za nim wyleciała biedronka. Przyjaciele odtańczyli na trawie taniec radości. Kika znała każdy zakamarek łąki, więc szybko zaprowadziła myszkę do swojego domu. Jej rodzice i rodzeństwo długo ściskali cudem uratowaną biedroneczkę i jej wybawiciela. Mik został zaprowadzony przed oblicze królowej biedronek i dostał piękny, lśniący medal za waleczność i odwagę. Ponieważ na dworze była już noc, biedronki przygotowały pyszną kolację i poprosiły Mika, żeby został z nimi do rana. Choć myszka wiedziała, że rodzice pewnie od dawna jej szukają, była tak zmęczona, że nie miała sił protestować. Kiedy tylko przyłożyła głowę do posłania z mchu, zasnęła jak kamień. Wstawaj! Obudził ją rano głos Kiki. Wszyscy już na ciebie czekają. Moi rodzice obiecali, że zaprowadzą cię do twojego domu, a ja lecę z wami. I nasza królowa napisała list do twojej mamy. Powiedziała jak zwykle radośnie. Mik szybko zjadł śniadanie i w asyście biedronek wyruszył w drogę powrotną. Szedł i szedł, a biedronki leciały i leciały. Mijali razem miejsca, których Mik nigdy nie widział. Jak to możliwe, że przebiegłem taki kawał drogi? Dziwił się głośno. Trafiłem na łąkę za lasem i nawet tego nie zauważyłem. Rozpacz i złość są złymi doradcami.
Mama Biedronka połaskotała go pieszczotliwie za uchem. Kiedy jesteś zły albo bardzo, bardzo smutny, twoje oczy widzą wszystko w ciemnych barwach. Albo nie widzą nic. Tak jakbyś założył czarne okulary. Jednak czasami wystarczy uśmiech przyjaciela i okulary spadają. Świat znowu odzyskuje kolory. Ty, pomimo ciemnych okularów, potrafiłeś uratować życie mojej córce i sobie. To naprawdę niezwykły wyczyn. To zasługa Kiki, uśmiechnął się Mik. To ona mi powiedziała, żebym uwierzył w siebie i nie zdążył nic więcej dodać, bo nagle wpadła na niego rozpędzona szara kuleczka. To Fik! Zobaczył z daleka brata i z okrzykiem Mik, jesteś wreszcie! Rzucił mu się na szyję. Odnalezieni bracia ściskali się i poklepywali po ramionach. Gdzie byłeś? Co się stało? Umieraliśmy ze strachu. Mama i tata całą noc szukali cię po łące. Fik wyrzucał z siebie nieskładane zdania z szybkością karabinu maszynowego. Oj, ty to byś od razu wszystko chciał wiedzieć, powiedziała Kika nad uchem Fikowi. Ustaw się w kolejce do bohatera. To może udzieli ci odpowiedzi, jeśli znajdzie czas i ochotę, mrugnęła do Mika. Fikowi aż ogon stanął dęba. Mik, jesteś bohaterem? Niesie list od królowej Biedronek, a na jego szyi lśni medal? Jak to się mogło stać? Nawet uszy brata nie sterczały już dziwnie, tylko miękko opadły na głowę. Mik, choć zmęczony, wyglądał jakoś inaczej. Był szczęśliwy i dumny. Ale o dziwo, Fik nie poczuł ukłucia zazdrości. Jego serce z małego, zasuszonego rodzynka powoli zmieniało się w duże, soczyste, rozgrzane słońcem winogrono. A kiedy zobaczył, jak Mik wpada w objęcia szczęśliwych rodziców, odetchnął z ulgą i przyłączył się do rodzinnego uściskania i tulenia. Myślicie, że odtąd Fik i Mik żyli długo i szczęśliwie? Nie wiem, bo ich przygoda zdarzyła się dopiero kilka dni temu i od tamtego czasu już zdążyli pokłócić się kilkanaście razy. Zauważyłem jednak, że teraz Fik w kłótni uważa na to, co mówi, bo nie chce brata skrzywdzić nawet słowem. A Mik uwierzył, że jest silny i mądry i nie przeszkadzają mu w tym ani uszy, ani to, że czasami popłacze w poduszkę. Moi drodzy, mam nadzieję, że opowiadanie podobało Wam się. I tak jak ostatnio, mam dla Was kilka pytań. Te pytania dotyczą dzieci, które mają rodzeństwo. Ale nie tylko. Posłuchajcie. I zastanówcie się, spróbujcie znaleźć odpowiedź, porozmawiajcie z rodzicami, ze swoimi najbliższymi. Co jest fajnego w posiadaniu rodzeństwa, a co może przeszkadzać? Jak to właśnie u Was jest? Jakie są plusy, jakie są minusy w tym, że mamy rodzeństwo? Drugie pytanie. Co czuję w stosunku do mojego rodzeństwa w różnych sytuacjach? No właśnie. Co czujemy? Co czujemy, gdy się złościmy, gdy troszeczkę zazdrościmy, gdy tęsknimy, gdy bardzo kochamy? Pomyślcie. Porozmawiajcie o tym, nawet jeśli są rzeczy, które są troszeczkę niemiłe. I trzecie pytanie. Co podziwiam w swoim bracie, siostrze, a co mnie denerwuje? Zastanówcie się. Co powoduje, że jesteście dumni
Podziwiacie w jakiś sposób swojego brata, a co powoduje smutek? Co was denerwuje? A zadanie na dzisiaj brzmi następująco. Przygotujcie obrazki, rodzaj kart do gry, które mają symbolizować konkretne uczucia. Najlepiej zrobić je razem z dziećmi. Podpiszcie każdy obrazek tak, by była nazwa emocji jasna dla wszystkich. Rozdajcie między siebie karty. Niech po kolei każdy wykłada swoją kartę na stół, jak przy grze w wojnę. I mówi, kiedy, w jakich sytuacjach się tak czuje w relacji z rodzeństwem. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Pamiętajcie, aby zawsze mówić i rozmawiać o swoich uczuciach, o tych szczególnie trudnych, ale też o tych radosnych, które Wam towarzyszą. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo.